Cześć, witajcie! Dzisiaj, to znaczy teraz, nagrywam się już drugi raz dzisiaj, a to za sprawą tego, że powędrowałam do mojego ulubionego sklepu rybnego. Sklep rybny, który znajduje się w Reykjaviku przy ulicy Sundlaugavegur 12. Koniecznie tam wjedźcie, dlatego że we wtorek, czyli za parę dni, dzisiaj mamy piątek, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmego, we wtorek, 7 grudnia, będzie dostawa śledzi solonych bardzo smacznych. Idą święta, także koniecznie tam wejdźcie i zobaczcie sobie, co jeszcze kupicie oprócz tych śledzi. A ja kupiłam, chcę Wam właśnie pokazać, mam wszystko ładnie zapakowane, profesjonalnie zapakowane w papier. O, chcę Wam pokazać, kupiłam łososia, z którego będę przygotowywać właśnie łososia gravarlax, czyli łososia pogrzebanego, jak to by nie brzmiało magicznie. Jest to łosoś pogrzebany, będę go przygotowywać jutro. Nagram w związku z tym film, a że będę nagrywać film, a chciałam Wam pokazać, co kupiłam jeszcze ciekawego, no to nagrywam się teraz, bo już później mi się to nie zmieści. Tym razem jest herbatka. Kupiłam również bardzo smacznego, zapewne pstrąga. Jak widzicie, bardzo ładny pstrąg. Zamrożę go sobie. Zamrożę go sobie, gdyż idą święta. Ja bardzo lubię rybę w galarecie. Pstrąg jest wspaniały. W ogóle teraz uświadomiłam sobie, że miałam jeszcze wziąć głowę z łososia. Była piękna głowa z łososia, zapomniałam o niej, ale to nie szkodzi. Jeszcze się tam przejdę, ponieważ będą śledzie. I chcę Wam pokazać właśnie, co będę z Wami tutaj jeść. Otóż będę z Wami jeść ostrygi. Bardzo smaczne, pięknie pachnące, świeże ostrygi. 490 koron jedna sztuka. Także widzicie, ostryga tania nie jest, ale powiem Wam, dla amatorów takich przygód oceanograficznych, rzecz wspaniała. Przede wszystkim świeża, świeża. I kochani, hicior, czyli co to jest? Rekin śmierdzący. Na razie nie czuję, ale na pewno zaraz, jak walnie, to aż sąsiad poczuje w mieszkaniu obok. Otwieram, wyciągam. Bardzo ładnie zapakowany i Wam powiem, ekstremalnie śmierdzący. Sam amoniak. Co za amonia? Co za amonia? Więc może zanim tą amonię zjem, to sobie ostrygę spróbujemy zjeść. Więc jak się obiera ostrygi? Trzeba znaleźć, gdzie tu jest taka fajna dziureczka. Ja bez moich okularów niestety dziwnie widzę, ale wiecie, zdjęłam, bo w domu ja nie noszę zazwyczaj okularów. Trzeba uważać, jak się używa nóż, dlatego że nóż może wbić się w rękę i nie będzie to fajnie. Tu właśnie taka dziureczka jakby jest, przerwa. O, widzicie? I można to wyciągnąć, o, znaczy wyciągnąć, przepraszam, otworzyć. Gdzie ta dziurka jest? Już Wenus stara się robi i nie widzi. O, jest, ok, tu. Tak, tutaj jest tam właśnie. O, widzicie, tak się otwiera, rozchyla się i ja muszę jakoś tu się dostać do środka. Najwygodniej mi się to zrobi po prostu, gdy to będzie leżało. Tak, więc próbuję tutaj się włamać. O, jest. Się otworzyło, więc spróbujemy z tej oto strony. Powiem Wam, że jak się tak nagrywa, to teraz mam tą kamerę tu i trochę mi niewygodnie jest. Plus właśnie niedowidzę. Widzę, że niedowidzę. I trzeba uważać na te paluchy nasze. No. Trzeba mieć specjalny nóż w ogóle do tego otwierania. Wiecie, co będzie najlepszym? Zwykły kuchenny, znaczy taki nóż. O, i wybity z tej strony i mamy. Już zaraz będzie. Jest. Ok. Jak widzicie,
Zawartość jest tutaj. Ciekawie to wygląda. Ciekawie właśnie to wygląda. Trzeba sobie teraz tutaj wszystko ładnie odciąć. Sobie jeszcze to odetnę tutaj na dole. Wygląda trochę to jak glut. Perełki nie znalazłam. Woda też jest. Sobie ją że tak powiem, zrezygnuję z tej wody. Także widzicie, tak wygląda zawartość mojej muszelki. Chociaż muszelki to brzmi też trochę dwuznacznie, ale to tam właśnie muszla jest. O. I tu jest moja mula, mój. Oj, ostryga moja mula. O. Pycha. Smak morza. Naprawdę pyszne. Ten, kto lubi. Słuchajcie, lepszego przysmaku nie mam. No ale mówię, to jest bardzo specyficzne. Rozumiem. Nie każdemu to podpasuje. I ja sobie za chwilkę zjem jeszcze jedną. A teraz przejdziemy do części bardziej ciekawej, czy bardziej śmierdzącej, czyli do rekina. Słuchajcie, rekin też kupiony w moim sklepie rybnym, ulubionym. O, oj, daje, daje. O, ale daje, słuchajcie. Wezmę deskę, której praktycznie nie używam, gdyż nie wiem, czy to się spłucze. Także dlatego był zapakowany bardzo szczelnie w sklepie, żeby nie wydzielał się ten aromat. Tacka jest lekko tłusta, czuję to. Łosoś. Ten rekin wygląda przepięknie, ale śmierdzi fatalnie. Muszę ręce umyć. Słuchajcie, cały czas się miotam, gdzie jest kamera, ale nagrywam z telefonu, gdyż tak, muszę się nauczyć obsługi tego telefonu i będę dla Was więcej nagrywać później z telefonu. Okej, więc cóż, jak to wygląda? Taki szorstki, już Wam pokazuję. Tak, Wasza szorstkość, aż ciężko mi tutaj to jest Wam zaprezentować. Może tak, o. Ma tutaj taką, ojej, jakie to ostre jest, słuchajcie, ojojoj, na pewno nie fajnie z nim się zmierzyć w jakiejś walce. Co ja z nim będę robić? Otóż rekina trzeba tutaj to zdjąć. Zobaczcie, jakie piękne, wspaniałe mięso, ale mówię, fatalnie śmierdzi, fatalnie. Dlaczego ja go kupuję? Dlatego, że rekin jest bardzo dobry teraz, o tej porze roku. Na przeziębienie. Wspaniała rzecz, ale mówię, śmierdzi obrzydliwie. Nie jest to na pewno dla każdego. I ci, którzy jedzą rekiny, bo jest taka grupa ludzi, która zje mięso z rekina, to wiedzcie o tym właśnie, że działa to bardzo dobrze na układ immunologiczny, gdyż rekin nigdy nie choruje. Co Wam mogę jeszcze powiedzieć, to można kupić tran z rekina. W sumie nie tran, bo tran, ja zawsze mówię, jest z wątroby dorsza. Tak jak mówię, właśnie tran jest tylko i wyłącznie z wątroby dorsza. Z rekina mamy olej z wątroby rekina i tego takiego wielkiego czegoś na pewno się nie zje. Kroimy takie malutkie kosteczki i kosteczkę taką sobie możemy zjeść. Powiem Wam, bardzo jest taki jak masło, oczywiście amoniak jest, jest mięciutki, widać, że jest świeży, świeżo co zerwany z suszarni, moc jest, ale ta moc jest dużo słabsza, jak te wszystkie, które kupuje się w sklepie, w plastikowych pudełkach,
ale w pierwszym momencie ja w ogóle nic nie poczułam. On jest jakby troszeczkę słabszy, czuję, że jest solony. Bardzo dobre. Za dużo tego też nie można zjeść, bo to na żołądek nie jest dobre. Do takiego rekina popijam wódkę Brennivin, czyli zwana czarną śmiercią. Ze względu na turystykę ściągnięto z opakowania trupią czaszkę z kośćmi, a zastąpiono to flagą Islandii. Znaczy nie flagą, tylko kształtem Islandii. Powiem Wam jeszcze tyle, że ja wiem, niektórzy są pod wrażeniem, że ja jestem w stanie to zjeść. Ja to lubię, mi to smakuje. Ja bardzo lubię takie dziwne rzeczy. Pierwsze moje spotkanie z rekinem, takim właśnie, było w 2000, nie, w 99 roku. Niedawno, niedaleko, jak przyjechałam do Islandii, ktoś mi dał kawałeczek, mówiąc, że zjedz sobie, wszyscy to jedzą, to jest specyfik islandzki. Owszem, śmierdzi, ale ponoć jest dobre. No i tak spróbowaliśmy. Powiem Wam, że moje pierwsze zderzenie z rekinem było dość traumatyczne, bo bardzo śmierdziało, bardzo mi to nie smakowało, wręcz fatalnie. Odruchu wymiotnego nie miałam, tak jak niektórzy mają, bo to aż odruch wymiotny potrafi niektórych przysporzyć. Aczkolwiek siedziałam, pamiętam, umyłam zęby i siedziałam z otwartą buzią przez chyba 2 godziny i wietrzyłam sobie buzię. Naprawdę, kochani, wietrzyłam sobie buzię, gdyż, że tak powiem, fetor, który w tej chwili jest amoniaku, był dla mnie nie do przejścia. A się okazało jednak, że z biegiem mieszkania na Islandii, z biegiem lat, gdzieś spróbowałam tego rekina i się okazało, że ja już nie czuję tak strasznego smrodu amoniaku. I smakuje mi to i naprawdę jestem w stanie to zjeść, więc zaczęłam to po prostu jeść w momencie, kiedy jest sezon grypowy, żeby nie zachorować, tak jak mi powiedziała właśnie pani pielęgniarka. No i widzicie, także dzisiaj to, jeszcze przed nami jest ryba skata, która jest tutaj, przepraszam, jedzona 23 grudnia zapomniałam, jak się ten dzień nazywa, widzicie. No ale w jeden dzień przed Wigilią, oni mają tutaj taki dzień, że gotują tą rybę i słuchajcie, wtedy wszystko śmierdzi. Jest to podobne, porównywalne z zapachem do rekina, bo jest również ta ryba zakopana w ziemi i gotuje się to z brukwią, z ziemniakami i tak właśnie się je. To jest też taka ich tradycja. Także zobaczymy, może będę to gotować, ale powiem Wam tyle, że po prostu całe mieszkanie wówczas bardzo mocno śmierdzi. Ubrania, wszystko po prostu śmierdzi. Rekinem tak nie będzie śmierdziało jak gotowaną skatą. Skatą jest to taka płaska ryba, skata i tak. Cały czas myślę, jak się ten dzień nazywa, widzicie? Możecie napisać w komentarzu. Wyleciałam po prostu z głowy kompletnie, gdzie ten dzień oczywiście ja znam, wiem, jak się nazywa i tak, widzicie? No. Także ja idę pochowam moje rybki. Jutro będę przygotowywać łososia, pogrzebanego łososia Gravar Lax. Potrzebna będzie sól, cukier i suszony koperek. Także dziękuję Wam, że obejrzeliście. Ja sobie zjem tutaj jeszcze na poprawę smaku po rekinie. Pokroję rekina w drobne kosteczki, zamrożę i będę go trzymać na super okazję właśnie stanu czasu grypowego, także nic mnie nie ruszy, nic mnie nie ruszy, nic mi nie jest potrzebne. To jest moja szczepionka, to jest mój rekin. Dobrze, subskrybujcie kanał, klikajcie dzwoneczek. Ja się z Wami żegnam. Na razie, pozdrawiam, trzymajcie się, cześć!